Dobrze, dzień dobry. Witamy na spotkaniu z cyklu Zrozumieć kryzys, wojna w Ukrainie. Od kilku tygodni trwa wojna w Ukrainie. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat konflikt zbrojny na tak szeroką skalę dzieje się tak blisko naszych granic. Sytuacja ta dotyka każdego z nas w różnych aspektach. Są ze mną dzisiaj dr Marlena Stradomska, psycholożka, psychoterapeutka, suicydolożka z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marzena Bichta, psychoterapeutka, psycholożka z poradni psychologicznej UMCS. Ja się nazywam Magdalena Bisy i jestem psycholożką, psychoterapeutką. Na co dzień pracuję w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS. Dzisiaj porozmawiajmy o tym, w jaki sposób sytuacja ostatnich tygodni dotyka nas, Polaków, ludzi, którzy są bezpieczni z jednej strony, ale z drugiej strony odczuwamy różne emocje związane z tym, co może się wydarzyć, z pewną niewiadomą, która przed nami stanęła. Jak wy się czujecie w tej sytuacji? Jak to przeżywacie? Co się dzieje? U mnie to jest przede wszystkim gotowość do działania. Jednakże na początku też sobie zdałam sprawę, że to naprawdę będzie maraton, a nie będzie to tylko szybka sytuacja, która się po prostu zaraz zakończy. I do tego bardzo mocno zachęcam, żeby jednak popatrzeć na to w takiej perspektywie długoterminowej, bo tych emocji jest wiele, różne są, tak? Każdego dnia jednak mimo tego, że stosuję różne techniki, o których mam nadzieję później porozmawiamy, to też to są sytuacje trudne, kiedy widzimy trudność, kryzys, płacz, lament, kiedy czasem po prostu jesteśmy bezradni na to, co się dzieje w danej sytuacji. Ale myślę, że ta gotowość do działania mi towarzyszy od tych ponad dwóch tygodni. Aha. A jak u ciebie? No, przeze mnie się przelewa mnóstwo różnych emocji, od strachu do niesamowitego smutku. Takiego poczucia straty, którego doświadczam, ale też dużo radości czuję, kiedy sama pomagam, czy widzę tą falę pomocy. No, całe bogactwo emocji i bardzo dynamicznie jakoś to się przeze mnie przelewa z dnia na dzień. Sama zaskakuję się swoimi reakcjami na to, co przyniesie kolejny dzień i na to, jak ja będę w kolejnym dniu funkcjonować. Także tak, taki bardzo intensywnie, emocjonalnie jest to dla mnie czas, bardzo. Wszystkie emocje się bardzo wyostrzyły i są doświadczane przeze mnie w taki niecodzienny sposób, no, tak jak to emocje w kryzysie. Ja też tak myślę, że trochę podobnie, ale to jest taka sytuacja, że tak jak powiedziałaś, tych emocji jest tak dużo, że właściwie gdzieś jakiś wspólny punkt, wspólny element możemy gdzieś znaleźć z innymi osobami. Że gdzieś wspólnym elementem jest strach, tak? My wszyscy jesteśmy w strachu, w lęku. I myślę, że każdy po prostu sobie z nas inaczej z nim radzi. Tak? I inaczej sobie na różnych etapach przelewania się tego strachu i lęku przez nas też sobie szukamy różnych sposobów na to, żeby sobie po prostu z tym poradzić. Czyli mówimy już, też wymieniamy tutaj konkretne emocje. Ja tak bym chciała, żebyśmy je nazywały wprost, bo też jedną z trudności, z którą ja się spotykam w rozmowie z moimi klientami, czy nawet w rozmowach z osobami znajomymi na temat tej sytuacji, jest to, że czasami trudno jest po prostu nazwać to, co się z nami dzieje. Tutaj powiedziałaś o strachu i lęku. Czy możemy to jakoś rozróżnić? Strach od lęku. Jak wy to widzicie? Ja myślę, że tak najprościej. Lęk boję się wszystkich psów, tak? Na przykład. One mnie stresują, bo mają zęby, mają uszy, mają ogon, no coś się tam na dzieje. Na pewno coś tam... mają jakiś wrogi zamiar, tak, wobec mnie. Oczywiście. Aha. Ale ten strach już jest typowo przed tym Azorem.
przed tym konkretnym Azorem, który jest w tym pomieszczeniu. I tutaj możemy to tak rozróżnić, tak najprościej, tak po ludzku, tak bez jakichś dużych naukowych wyjaśnień. I to jest ważne w tym momencie, że my w tym momencie wiemy, czego się możemy bać, co tutaj u nas się pojawia w głowie. Ja sobie też tak myślę przy okazji tych różnych emocji, że ważne jest w ogóle obserwować siebie, patrzeć na to, jak my się zachowujemy. Niejednokrotnie, na przykład, tak jak powiedziałaś o klientach, pacjentach, słyszę tak, no niepotrzebnie tyle tych informacji dzisiaj przeczytałam, przeczytałem i rzeczywiście mam już dzień stracony. Już nie mogę się na niczym innym skupić w pracy. Tutaj też widzimy, że ten strach, lęk, te negatywne emocje tak generalnie idą mi w pracę. Idą mi w życie osobiste, idą mi w taką moją ciekawość życia, poznawania, bo rzeczywiście niekiedy jest tak, ja już odinstalowałam Facebooka z telefonu, ponieważ kiedykolwiek bym weszła sobie na ten telefon, tam zawsze będą te informacje. Tutaj też mamy takie trudne emocje, rezygnujemy z czegoś, bo nie chcemy jakiejś wiadomości. To jest taki paradoks, ambiwalencja tego, co odczuwamy. Dlatego tak ciężko może być coś nazwać, to, co my tak naprawdę, co jest w nas. Czyli tutaj też trochę tak, jak mówiłyście, że w zasadzie ja też przeżywam to podobnie, że każdego kolejnego dnia budzę się i właściwie nie wiem, co będę przeżywać. Trudno jest się na to przygotować w jakikolwiek sposób. Mimo, że mówisz, że należy to rozpatrywać w kategoriach długoterminowych, no i to jest też trudność, tak, że trudno też jakoś zarządzać swoimi zasobami emocjonalnymi, kiedy nie wiem na ile i na jak długo i na jakie wydarzenia one będą mi potrzebne. Nie? Że no teraz się wypstrykam ze wszystkiego, a co potem, tak? Teraz zużyję wszystkie zasoby, które mam, żeby się ochronić przed lękiem, przed strachem, przed smutkiem. No ale jeśli tego lęku, strachu i smutku będę doświadczać jeszcze długie, długie miesiące, no to skąd brać zasoby, żeby sobie z tym radzić? I to też jest ważne, żeby nie zapomnieć o tym, że oprócz tego, że przeżywamy trudne emocje i że się wyczerpujemy, no to bardzo jest ważne, żeby pamiętać o tych momentach regeneracji. Szczególnie długo, w procesie długoterminowym ważne jest, żebyśmy umieli sobie znaleźć swoje własne sposoby regeneracji. Strat emocjonalnych i energetycznych, które są ogromne na ten moment. Jeszcze bym chciała powiedzieć o pacjencie, który mi się tak przypomniał, ponieważ młody pacjent, który rzeczywiście ma mnóstwo różnych ciekawych, fajnych pasji życiowych i pytam się, jak to robisz, że zdajesz te egzaminy, czy tam te sprawdziany jeszcze w szkole średniej, czy na przykład jak występujesz publicznie, bo jest akurat muzykiem, jak ty to robisz? Idziesz, występujesz przed setką osób, jak się to dzieje? No i słyszę, myślę sobie w głowie, że to trwa tylko godzinę i po tej godzinie będę już miał totalny luz. Będzie mi się już dobrze żyło, pracowało, bo zejdzie ze mnie to napięcie. I właśnie to jest to, o czym my mówimy. My nie mamy tej godziny, my nie mamy tej daty, my nie mamy tego schematu, do którego się możemy przygotować. Dlatego oczywiście praca, ale równo z tym regeneracja, sen, dobre jedzenie, ale jeszcze mnóstwo innych rzeczy, o których myślę, że warto tutaj powiedzieć. Co zrobić dla siebie? I ja jeszcze w kontekście tych emocji, o których mówimy, szczególnie lęku, chociaż myślę też, że tutaj mówiłaś o smutku, ja myślę, że też dużo złości może się pojawiać w nas na całą tą sytuację. My tę złość pewnie będziemy kierować no, każdy indywidualnie, niektórzy na siebie, niektórzy na polityków, którzy nas w tą sytuację uwikłali, niektórzy nie wiem, najbliższe osoby, rodzinę, współpracowników. Zastanawiam się, pierwsza rzecz to właśnie rozpoznać emocje, a potem co dalej? Jeżeli ja wiem, co przeżywam, lęk, złość, smutek, to co dalej? Bo tutaj trochę zaczęłyśmy mówić już o pewnych strategiach. I zarówno tych strategiach krótkofalowych i długofalowych. To gdybyśmy miały tak uporządkować to, o czym mówimy. Jak sobie możemy z tym radzić? Ja myślę, że ważną rzeczą przede wszystkim, o której my powinniśmy pamiętać, sprawdzić swoje zasoby.
sprawdzić, czy na przykład wszyscy domownicy są tego samego zdania jak ja. Mhm. Czy ja na przykład zapraszając kogoś do siebie do domu, jestem pogodzona z osobami, które już w tym domu są. Czy jesteśmy na dwóch różnych płaszczyznach. To znaczy chodzi mi o taką solidarność w domu, po to, żeby razem pomagać, robić różne rzeczy. Ale też ważną rzeczą w strategiach radzenia sobie w sytuacjach trudnych jest także to, żeby mieć taką świadomość, że ja wcale nie muszę chcieć pomagać. Ja mogę tak odczuwać, że nie jestem w stanie tego teraz zrobić. Ja muszę sobie poradzić z moimi wewnętrznymi demonami, żeby móc wyjść naprzeciw, żeby móc na moje 50 metrów, tak zwane, kilka pokoi, zaprosić inną osobę, która ma też zupełnie inne rzeczy do przekazania. To jest szalenie ważne, żebyśmy się po prostu też w tej pomocy nie zatracili. Bo być może, i to jest też sprawdzone, żeby zniwelować mój lęk, to ja rzucam się w wir pracy. Stąd tak dużo pracoholizmu. Czyli strategia. Jest. Strategia, działanie. Oczywiście. To działanie też myślę, że bardzo często pozwala nam nie kontaktować się z tym, co przeżywamy. Oczywiście. Przecież jestem zajęta. Przecież jestem zajęta, tak. Ale myślę sobie, że znowu im dłużej to trwa, tym myślę, że może nadejść taki moment, kiedy nasza psychika, chociażby poprzez nasze ciało, powie nam dość. Trzeba strategię zmienić. To mówisz trochę o urealnianiu, tak? Urealnianiu tego, co mam w sobie, żeby sobie radzić, ale też urealnianiu tego, z czym mam sobie poradzić. No i znowu wkrada się temat mechanizmów obronnych, tak? Mechanizmy obronne działają, dopóki działają. I dopóki nie zaburzają innych sfer naszego życia. Więc w takich sytuacjach, jak te, które przeżywamy, każdy z nas na początku znajduje się sobie jakiś mechanizm obronny. To może być na przykład dysocjacja od informacji, tak? Czyli generalnie wyparcie. Nic się nie dzieje, nie chcę nic widzieć, nie chcę nic czytać, bo jak nie będę czytać, nie będę oglądać, no to może uznam, że ten niebezpieczny świat za naszą granicą nie istnieje. No, ten mechanizm na chwilę działa, ale na pewno nie urealnia. No dokładnie, tak. Nie urealnia nas, a skoro nas nie urealnia, to też nie pozwala przygotować nam się wystarczająco dobrze i adekwatnie do faktycznie realnej sytuacji, z którą mamy do czynienia. No ale innym mechanizmem obronnym może być to, jak to mówisz, wrzucenie się w wir pomocy jako sposób na ukojenie lęku. No i rzucenie się w ten wir pomocy też może być mechanizmem obronnym do czasu. On się może przeterminować w momencie, kiedy my padniemy ograbieni z własnych sił, zapominając o sobie i znowu odrealniając tę sytuację w taki sposób, że nie jesteśmy gotowi, bo już nie mamy sił na zabezpieczenie swoich granic, na odbudowywanie swojego poczucia bezpieczeństwa. Nadmiarowość w każdym mechanizmie obronnym, który stosujemy wobec tego, co się dzieje, jest po prostu niebezpieczna. Dlatego urealnianie jest, wydaje mi się, też taką strategią i krótko, i długoterminową, ale na pewno uniwersalną do wszystkich trudów, z którymi mamy do czynienia. Często trudne jest to urealnianie, ale takie dorosłe. Ale z drugiej strony to my dorośli mamy sobie poradzić z tym, co jest. Dzieci mogą sobie pozwolić na iluzję, że jest dobrze, ale my już nie do końca. Czyli możemy szukać takiego sposobu funkcjonowania, który gdzieś pozwoli nam w jakiejś takiej dojrzały, znaleźć taki bardziej dojrzały, tak, mechanizm, czyli zejść z tej nadmiarowości, tak, żeby znaleźć taką dojrzałość. Czyli jeżeli tutaj mogę tym przykładem się posłużyć, czyli pomiędzy scrollowaniem, prawda, różnych informacji na telefonie ciągłym właściwie, a pomiędzy zupełnie odcięciem się od tego, czyli odinstalowuję wszystkie aplikacje, nie czytam, nie oglądam, może być ten moment, w którym powiemy, no dobrze, ja mam takie źródła, możemy sobie znaleźć takie źródła informacji, którym ufamy,
niech ich będzie, nie wiem, kilka. I możemy sobie, pomyślałam sobie o takim, o takiej metodzie, którą często też proponuję swoim klientom i klientkom, ale też sama z niej korzystam, że na przykład znajduję sobie taki czas w ciągu dnia, kiedy mogę się pomartwić i pozwolić sobie na to, żeby te wszystkie moje emocje, które w ciągu dnia się kłębią w taki sposób, no może nie do końca niekontrolowany, ale pozwolić sobie je przeżyć, czyli powiedzmy między 19 a 19.30, kiedy mogę na chwilę się, nie wiem, zamknąć sama w pokoju. Mogę dać sobie czas, żeby te właśnie to napięcie troszeczkę sobie spuścić. Kiedy pojawiają się emocje, no to też nasze ciało domaga się tego, żeby te emocje znalazły ujście. Kiedy się boimy, no to po prostu trzeba wytrząść ten lęk i pozwolić sobie na po prostu doświadczenie strachu, kiedy jest nam smutno. To najlepszym sposobem na to, żeby uznać stratę, jest wypłakać ten smutek. Kiedy jesteśmy wściekli, znajdźmy sobie bezpieczne ujście naszej złości. No ale też doświadczamy radości, więc też pozwalajmy sobie na takie chwile szczęścia, nawet wtedy, kiedy za chwilę będziemy płakać. I to jest ten trud energetyczny, który ponosimy w takich intensywnych wydarzeniach życiowych, że tych emocji jest dużo, one są ciężkie, intensywne. Ekspresja też wymaga od nas o wiele większego wydatku energetycznego. Tym bardziej też warto o siebie zadbać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo ja mam czasami takie wrażenie, że my się bardziej boimy przeżywania tych emocji, boimy się, że kiedy dopuścimy do siebie te emocje, to będzie tak ciężko, tak strasznie, że sobie z tym nie poradzimy. A bardzo często okazuje się, że mimo, że jest trudno przeżywać smutek, strach czy złość, to jednak mamy na tyle siły i energii, żeby to przeżyć, a potem ulga jest no taką ogromną nagrodą za to, że się zdecydowaliśmy na to, żeby te emocje przeżyć. No bez przeżytego smutku nie przeżyjemy radości. Zawsze trzeba zrobić miejsce na kolejne emocje, które wejdą w nasze ciała, umysły. Więc warto sobie dawać zgodę na upust. Też, oczywiście. Ważnym elementem jest to na przykład, co w ostatnim czasie widzimy na social media. Wyobraźmy sobie taką influencerkę, osobę zwykłą, szarego Kowalskiego, który wstawia na przykład to zdjęcie obiadu, koncertu, że gdzieś poszedł na spacer, że wyjechał na krótki urlop. To jest ten moment, kiedy my właśnie żyjemy, kiedy my ładujemy baterie. Nie możemy sobie tego zabrać teraz, bo żeby naprawdę działać efektywnie, musimy zrobić też coś dla siebie. Więc tutaj taki znak, który pokazałaś wcześniej, znaleźć siebie w tym, to jest dokładnie to. Trochę pracy, trochę radości. Bez strachu, bez lęku nie będzie życia, ale bez radości też tego życia nie będzie. Czyli pozwalajmy sobie na to, żeby zachować też dla siebie pewną normalność, codzienność. Że nie ma nic złego w tym, że mamy ochotę wyjść w weekend potańczyć, spotkać się ze znajomymi, wyjść na zakupy, bo też przynajmniej w początkowej fazie mieliśmy taki, prawda, w związku z tą nagłą pomocą, tym zrywem wspaniałym, który jest ogromnie wzruszający i wręcz o niespodziewanych rozmiarach, też dużo było takich głosów, no nie możemy, bo tutaj tyle cierpienia i bólu, a my się no nie możemy bawić w tym czasie i cieszyć. Ale tutaj ja bym połączyła też te dwa wątki, bo ta sytuacja też się będzie zmieniać, prawda? My wychodzimy już z tego pierwszego takiego szoku, zaskoczenia, mimo że być może wcześniej słyszeliśmy, wiedzieliśmy, że taka sytuacja może się przydarzyć, ale myślę, że większość z nas też w swoim mechanizmie gdzieś nie dopuszczała, że to się rzeczywiście wydarzy, a jednak się wydarzyło, ale mija czas. Jak myślicie, co będzie dalej? Bo myślę sobie o bardzo ważnej rzeczy w kontekście tych mechanizmów psychologicznych, to znaczy tutaj też trochę mówiłyśmy takiej tolerancji, niepewności, że to jest bardzo trudne. Myślę też, że nie wiem, czy to będzie odpowiedź typowo na to pytanie, ale jeżeli chodzi o tą fazę szoku, tego, że my to widzimy w telefonie, w telewizji,
to jest zupełnie coś innego, jak teraz możemy usłyszeć język cały czas inny niż polski na naszych ulicach. To jest ta faza też, która często jest używana czy w TSR-ze, czyli tej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, czy w ogóle w terapii poznawczo-behawioralnej, żeby się tutaj pojawić na chwilę, żeby zobaczyć, co jest w tym pokoju, żeby policzyć te rzeczy, żeby zobaczyć, jaki to ma kolor, żeby zejść do tego, co tu i teraz, a nie być w jakiejś derealizacji, żyć w jakiejś bańce. Po prostu my to teraz słyszymy, my to teraz widzimy i myślę, że kwestia nawet wynajmu mieszkań, kwestia tego, że my pomagamy, jeździmy, przynajmniej ja tak robię, bo mam taką możliwość, to rzeczywiście jest coś zupełnie innego, jak tylko widzimy to po prostu w telewizji, przez jakiś ekran. To już jest u nas. Mhm. Czyli też to, o czym mówisz, z takim, myślę też, to jest bardzo trudne, ale też takim projektowaniu przyszłości, bo ja myślę też, wracając do trudnych emocji, że lęk często mieszka w przyszłości, jeżeli można taką perspektywę założyć, prawda? Czyli mamy taką też tendencję do próby, a co będzie jak, co jeśli, czy konflikt będzie eskalował, czy nie będzie, czy wojna będzie w Polsce, czy nie będzie. My tego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale też pytałaś, co dalej, tak? Że rzuciliśmy się na pomoc, jesteśmy po pierwszej fazie szoku. Nikt nie wie, co dalej, ale można przewidywać, że na pewno doświadczymy zmęczenia współczuciem. Współczucie jest też bardzo trudną emocją, trudną do przeżywania. Często wolimy nie współczuć, zamrozić się, żeby tylko nie cierpieć z powodu współodczuwania cierpienia innych. Trudno nam nie współczuć, tak? Nie współodczuwać, kiedy ten dramat dzieje się na naszych oczach. I patrząc realnie, tak, dorośle, urealniając to, co przed nami, to myślę, że faza zmęczenia i takiego opadku sił, które czeka wszystkich tych, którzy teraz jakoś bez takich obron, tak, rzucili się na tą pomoc. I jakoś jestem bardzo przy tych wszystkich osobach, jakoś bardzo dużą troską o wszystkich wolontariuszy, pomagaczy, tych, którzy goszczą u siebie rodziny. I też myślę, że warto też zadbać o tych, którzy pomagają, tak? Nie tylko o tych, którym się pomaga, ale też o tych, którzy pomagają. I zobaczyć, jakie mamy rezerwy też swoje własne na to, żeby potem wymienić tych, którzy są teraz na froncie współodczuwania, żeby były też tyły, tak, żeby można było pozwolić tym wszystkim wspaniałym ludziom powiedzieć, teraz jest czas na waszą regenerację i nasz odpoczynek, ale są następni, którzy was zastąpią. I bez tego zagwarantowania kolejnej fali pomocy tym wszystkim, którzy teraz są na tym froncie pomagania, będzie trudno, bo to są ludzie, którzy mają ogromną potrzebę, żeby do utraty tchu, do ostatnich sił pomagać z poczucia obowiązku i pewnie różnych, tak, różnych intencji swoich własnych. Ja bym też chciała powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego, jak to wygląda biologicznie, bo my owszem robimy naprawdę świetne rzeczy, ale po trzech dniach niespania, braku snu, my możemy mieć piękne, cudowne, ale już halucynacje. Po prostu jesteśmy zmęczeni poznawczo. Nasze procesy poznawcze nie dadzą rady za nami doścignąć nas. Nie ma takiej możliwości. Więc my naprawdę musimy sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli nie zadbamy o siebie, to prędzej czy później ja z jakiegoś powodu nie wstanę z łóżka. Albo to będą korzonki, albo to będzie takie zmęczenie, że nie będę w stanie ruszyć żadną częścią swojego ciała. Infekcja, piękne choroby, które szybciutko się z nami zajmą i też nie zajmą się tylko jako katar, ale zajmą się już całością.
Ja też jeszcze myślę, tutaj przychodzi mi do głowy ten ostatnio bardzo często słyszany przykład, że najpierw sobie tą maskę tlenową nakładamy w samolocie, a potem dopiero jak zabezpieczymy siebie, to możemy pomóc komuś innemu. Ja też jeszcze myślę, że też ważne, że każdy z nas może pomagać na taki sposób, jaki, bo też oglądamy, prawda, też dochodzą do mnie takie głosy, że no, ja nikogo nie wzięłam do siebie do domu, nie jeżdżę z kanapkami na dworzec i tak dalej, czyli nie wiem, może jestem jakimś złym człowiekiem, może nie umiem tak współczuć. Ja myślę, że tutaj też jest ważne, żebyśmy pamiętali, każdy z nas pomaga tak jak może jedni. Albo też w takiej kolejności, w jakiej przyjdzie mu pomagać, więc tak. Też trzeba pamiętać, że potrzebne jest wsparcie na kolejne etapy. Więc to, że teraz ktoś nie ma w sobie gotowości, siły, odwagi, różnych zasobów, żeby pomagać, nie znaczy, że nie będzie potrzebny w kolejnych, na kolejnych etapach. Myślę, że każdy z nas będzie przydatny i pomocny wtedy, kiedy będzie pomocny. Czyli możemy podsumować to nasze spotkanie. Tak, może wam przychodzi do głowy jakieś zgrabne podsumowanie. Ja mam taką myśl, że zaczynajmy pomaganie innym i dbanie o innych od siebie. Jesteśmy dla siebie najważniejsi. Ja mam znowu też to, podzielam, ale mam jeszcze taką rzecz, że to pomaganie to naprawdę nie musi być ogromna rzecz. To nie musi być już cały wielki budynek, tak metaforycznie czegoś. Niech to będzie ta zupa jarzynowa. Niech to będzie ten jeden opatrunek. Niech to będzie ta jedna kanapka na tyle, ile nas stać, tyle, ile potrafimy, ile możemy, jakie mamy zasoby. To jest ta podstawa, którą my możemy po prostu tutaj dać. Ale pamiętajmy o swoich zasobach, a czasem to, że my poświęcimy dla kogoś godzinę, to jest cenniejsze niż tych 100 innych godzin, na których się nie znamy. To ja podsumuję zapraszaniem do urealniania i świata, i siebie, i swoich zasobów. Tak, żeby jak długo się da i być przy swoich zdrowych zmysłach. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję za to spotkanie.